dyrektor trzeciego LOW w Zielonej Górze za przeniesieniem matur na czerwiec. Przypomnijmy, według wciąż obowiązującego kalendarza roku szkolnego, egzamin dojrzałości miałby rozpocząć się 4 maja. We czwartek rząd ma się odnieść do tych kwestii. Zdalne nauczanie mamy do świąt. Co dalej? Wydaje mi się, że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po prostu matury w terminie regulaminowym nie będzie. Lepszy termin matur to czerwiec, twierdzi Zbigniew Kościk. W harmonogramie wcześniejszym egzaminów zewnętrznych był wprowadzony termin rezerwowy. On jest, zdaje się, od 1 do 16 czerwca. I na dzień dzisiejszy, gdybym ja miał podjąć decyzję, to myślę, że warto byłoby zastanowić się nad przesunięciem matury na ten termin rezerwowy, czyli tak jak powiedziałem, na czerwiec. Przypomnijmy, od 2 kwietnia do dzisiaj można rozwiązywać próbne matury online. Arkusze udostępniła Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej. Radio Zielona Góra. Bądź na bieżąco także na rzgp.pl.